Twój pies, tak jak Ty, woli unikać chorób niż je leczyć. Zadbaj o jego zdrowie, wykonując badanie sierści z PetsDiag. Analiza biochemiczna pozwoli Ci sprawdzić kondycję pupila, a nasz dietetyk pomoże w jego właściwym odżywianiu. Wypełnij ankietę z naszej strony petsdiag.com i prześlij nam próbkę sierści. Wykonaj proste badanie i poznaj potrzeby swojego psa. PetsDiag. Przez zdrowie do szczęścia. Dobry wieczór Państwu. Proszę dać znać, czy dobrze mnie widać, słychać, czy widać prezentację. Świetnie. Dobrze, w takim razie będziemy sobie powolutku tutaj zaczynać. Nazywam się Katarzyna Żmuda, jestem dietetykiem zwierzęcym i prowadzę konsultacje dietetyczne wyników badania EHA. I dzisiaj przygotowałam taki krótki webinar o tym, dlaczego takie badanie warto wykonać i omówimy sobie kilka przypadków, które tutaj miałam okazję konsultować. Króciutki plan wydarzenia. Na początku przedstawię podstawowe informacje o badaniu, bo może niektórzy z Państwa jeszcze nie wiedzą, jak to wygląda i na czym to polega. Następnie przejdziemy sobie do studium przypadków, czyli omówię kilka najciekawszych tutaj moich pacjentów, z którymi miałam przyjemność prowadzić konsultacje. A następnie krótko odpowiemy na pytanie, kiedy takie badanie warto wykonać. Więc tak, na początek te podstawowe informacje o badaniu. W tym badaniu pierwiastkowym sierści sprawdzana jest zawartość 14 pierwiastków odżywczych. Tutaj są zarówno makro, jak i mikroelementy oraz 10 pierwiastków toksycznych, nazywanych też metalami ciężkimi. Dodatkowo sprawdzane są także proporcje, czyli te wzajemne zależności między pierwiastkami odżywczymi. Następnie kolejna ważna sprawa, badanie to wykonywane jest z sierści, w związku z tym takiego pieska nie kąpiemy przynajmniej 3 dni przed badaniem. Ewentualne zabrudzenie można usunąć wyczesując taką sierść. Sierść pobieramy z kilku miejsc na ciele pieska. Dokładnie jest to opisane w instrukcji, która jest dołączona do każdego badania. Tam jest ładnie opisane, skąd pobierać taką sierść, jak dużo jest jej potrzebne nam do badania i też jak ją konkretnie wyciąć i przygotować do wysyłki. W związku z tym, że do badania potrzebujemy wyłącznie sierści naszego psiaka, jest to badanie nieinwazyjne i bezstresowe. Jak wiadomo, dużo mniejszym stresem jest szybciutkie przystrzyżenie pieska i wycięcie niewielkiej ilości sierści niż na przykład pobieranie krwi, bo wiadomo, to jednak dla psów jest dość stresujące, zwłaszcza, że no, pobieranie krwi musi wykonać osoba obca, a tutaj mamy tą możliwość, że może to zrobić opiekun, któremu piesek ufa, w związku z tym jest to też mniejszy stres dla niego. W związku z tym, że wystarczy sierść, którą my pobieramy, kolejną taką zaletą jest możliwość wykonania tego badania bez wychodzenia z domu. To też jest i dla właściciela na plus, bo można zaoszczędzić trochę czasu, i dla pieska, bo jak wiadomo, w domu jest dużo bardziej bezpiecznie się pies czuje i nie musi się stresować pobytem w gabinecie weterynaryjnym, gdzie, jak wiemy, różnie to bywa. I tak, gdy już ta sierść zostanie wysłana do naszego laboratorium, zostanie przebadana, następnie otrzymują Państwo te wyniki. I tak, nie jest to tylko suchy wynik, gdzie są podane wartości tych pierwiastków, natomiast oprócz tego otrzymują Państwo opis badania, czyli są takie poszczególne akapity, w których jest omówione,
są omówione poszczególne pierwiastki, jak wpływają na konkretne organy i układy, tutaj między innymi układ pokarmowy, czy układ ruchu, czy jak wpływają na sierść, są wyznaczone pierwiastki, których niedobór lub nadmiar może na nie oddziaływać. I jest to tam opisane. Są też opisane metale ciężkie, skąd mogą się brać, jakie mogą być ich objawy nadmiaru i niedoboru. Podobnie jest to opisane przy makro, mikroelementach. Mówiąc, że opis jest obszerny, mam na myśli, że naprawdę jest długi. Jest to kilkanaście stron przynajmniej. Jak go przygotowywałam, wydawało mi się, że to jest nawet ponad 20 stron, więc będzie to czytać na pewno, jeśli na takie badanie się Państwo zdecydują. Dodatkowo, każdy wynik może zostać skonsultowany z dietetykiem zwierzęcym i jest tutaj możliwość konsultacji online lub konsultacji telefonicznej. Wówczas przed taką konsultacją konieczne jest wypełnienie formularza żywieniowego, krótkiego. Pytania są proste, więc nie trzeba się stresować, a dla mnie są bardzo istotne, ponieważ dużo wnoszą do takiej konsultacji. Mogę wtedy lepiej poznać tego pieska, w jakich warunkach żyje, czy jakieś objawy już u niego występują, czy nie. I na tej podstawie dużo łatwiej mi później taką konsultację przeprowadzić, aczkolwiek jak wiadomo, na początku konsultacji tak czy inaczej taki wywiad z opiekunem przeprowadzam, żeby zebrać jak najwięcej informacji. I po takiej konsultacji też oczywiście dostają Państwo takie krótkie sprawozdanie z zaleceniami, co można zmienić, co można dodać, więc tutaj jak najbardziej warto z tego skorzystać. I tak, tutaj jest taki przykładowy wynik, to o czym mówiłam, czyli mamy zebrane pierwiastki makro, mikroelementy oraz pierwiastki toksyczne, które akurat są istotne pod kątem wzrostu i tego okresu właśnie wzrostu, tych szczenięcych lat, więc jest tutaj opisane konkretnie, na które pierwiastki warto zwrócić uwagę, które wyszły nam w niedoborze, które w nadmiarze. Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o sierść, to jest też taki kolejny akapit i również mamy układ pokarmowy. Wybrałam tylko trzy przykładowe, bo też nie chciałam tutaj od razu wklejać tych kilkunastu stron w wyniku, bo tutaj to by się mijało z celem i tak u każdego pieska w związku z wynikiem inaczej troszeczkę to wygląda, ale na to chciałam zwrócić uwagę, że tak to właśnie wygląda. I skoro już tu jesteśmy przy takim przykładowym wyniku, to istotna sprawa jest taka, że nie będzie nigdy wszystkiego na zielono, czyli nie spotkałam się jeszcze z takim pieskiem, u którego wszystko byłoby w normie i tym się nie martwimy. Z tego względu, że analizowanie wyników badania sierści nie jest identyczne jak analizowanie wyników badania krwi i też nie traktujemy tego jeden do jeden. To, że mam jakieś niedobory czy nadmiary w sierści, nie oznacza, że takie nadmiary czy niedobory występują we krwi lub że są już widoczne jakieś objawy. I tak samo, jeżeli wychodzi nam jakiś niedobór, tutaj czasem jest tak, że wychodzi nam niedobór większości makro, mikroelementów, to nie znaczy, że będziemy każdy jeden po kolei suplementować, bo to też nie o to chodzi. Wyników nie analizujemy w oderwaniu od naszego pacjenta, więc po to jest właśnie ten wywiad, po to jest ta konsultacja, żebym ja mogła zebrać informacje na temat tego, czy jakieś problemy u pieska występują, czy są jakieś objawy, które zwróciły Państwa uwagę i wówczas mając takie informacje jestem w stanie zestawić je tutaj z tymi wynikami i wskazać ewentualnie, które z tych wyników mogą być związane z takimi objawami, które są obserwowane i co dobrze byłoby zmienić. Także to też jest takie dość istotne, jeśli chodzi o ten wynik, że wiem, że niektórzy opiekunowie po zobaczeniu wyniku, gdzie wszystko jest na czerwono, na konsultacji pierwsze co mówią, że są przerażeni, bo u tego psa jest wszystko tak strasznie źle. Także tu ostrzegam, żeby się
Nie bać, bo tak jak mówię, rzadko się zdarza, żeby wszystko było na zielono, a to też nie o to chodzi. I co? Przechodzimy sobie do studium przypadków. Więc tak, pierwszy nasz przypadek to jest 3-letnia suczka. Miejsce jej zamieszkania to okolice elektrociepłowni i parkingu. Tutaj też, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to jest element, który wypełniają Państwo w ankiecie, dla mnie istotny z punktu widzenia oczywiście metali ciężkich, tak? Bo mając informację o tym mniej więcej, co w okolicach tego domu czy bloku się znajduje, jestem w stanie wskazać ewentualne tutaj przyczyny podwyższonych tych pierwiastków toksycznych. I tak, zaobserwowane problemy u tego konkretnego psiaka to były przede wszystkim przewlekłe stany zapalne jelit, matowa sierść, dość intensywnie wypadająca i częste problemy z dziarnią. Czyli tutaj mieliśmy problem z tym, że ten psiak rzeczywiście kilka razy w roku tą dziarnię łapał. A jak wiadomo, leczenie tego pasożyta jest dość wymagające. I dla opiekuna, i też dla jelit psiaka, bo dość porządnie są wtedy, że tak powiem, uszkadzane i przez dziardię, i przez leki, które niestety, ale muszą zostać włączone. I tak, sposób żywienia pieska to była karma sucha i smaczki jako dodatek. Jeśli chodzi o wynik, tutaj większość pierwiastków była w nadmiarze. W niedoborze można było zaobserwować siarkę, krzem, cynk oraz miedź, na co zwróciłam uwagę pod kątem właśnie tej wypadającej sierści matowej, ale do tego też za momencik przejdziemy. I metale ciężkie. Tutaj, jak widać, nadmiarów było dość sporo, bo jeśli chodzi o te metale ciężkie, to mieliśmy m.in. bar w nadmiarze, do tego jeszcze był kadm, nikiel, ołów, stront. Generalnie przy takim wyniku opiekunowie również są lekko zaniepokojeni, jeśli mogę tak powiedzieć. I jak jesteśmy już przy metalach ciężkich, to jeszcze tylko taka uwaga co do tych pierwiastków toksycznych jest taka, że one w organizmie są zawsze. To nie jest tak, że mamy jakąś próbkę sierści, w której byłoby wszystko tutaj na zero, bo to mi się jeszcze nie zdarzyło. Pierwiastki toksyczne w zasadzie są potencjalnie toksyczne z tego względu, że sam fakt, że są w organizmie, jeszcze nie świadczy o tym, że coś złego się dzieje. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest organizm, i jak dobrze jest sobie w stanie poradzić z ich usuwaniem, czyli z tą detoksykacją, bo to jest naturalne, że te pierwiastki się w organizmie znajdują i organizm sobie zazwyczaj taki zdrowy radzi spokojnie z ich usuwaniem na bieżąco. Tu w momencie, kiedy rzeczywiście tych pierwiastków toksycznych mamy dość sporo, może to być dla nas sygnał, że ten organizm jest osłabiony, i z tym usuwaniem jednak radzi sobie średnio, w związku z tym będzie potrzebować wsparcia. I teraz tak, konsultacja, czyli to, na co zwróciłam uwagę, jakie były moje sugestie i zalecenia dla opiekunów, czyli, no tak jak już tutaj zwróciłam uwagę, obciążenie metalami ciężkimi, które mogły być związane z miejscem zamieszkania, tutaj były te okolice elektrociepłowni oraz ten parking. Dodatkowo, nie dość, że to miejsce zamieszkania, które mogło nam tutaj być tym czynnikiem ryzyka, do tego dokładamy jeszcze osłabione lekami i pasożytami jelita. Jeżeli jelita są osłabione, to tutaj mamy również dużo słabszą odporność i w związku z tym mogła nastąpić ta utrudniona detoksykacja. Więc nie dość, że mamy osłabiony organizm, który sobie z detoksykacją nie radzi, to te metale ciężkie się tam zaczynają kumulować i jeszcze bardziej ten organizm obciążają. Także to jest takie troszeczkę błędne koło, jeśli o to chodzi. I tak, zaleciłam wsparcie w detoksykacji w postaci chlorelli.
To jest taki naturalny suplement, który ma tą możliwość, umiejętność wiązania metali ciężkich i wspiera usuwanie ich z organizmu. Natomiast sama ta chlorella jeszcze nam tutaj wszystkiego ładnie nie wróci do normy. Więc oprócz tego zasugerowałam dodatkowe badania, oprócz takich standardowych jak morfologia, biochemia, którą akurat ten pisek miał wykonywaną dość regularnie. Zaleciłam również sprawdzenie poziomu witaminy B12 i kwasu foliowego, z tego względu, że są to dwie witaminy bardzo istotne dla prawidłowej pracy jelit. Jeżeli występują one w niedoborze, a przy takim intensywnym leczeniu, jakie tutaj miało miejsce i przy tak częstych epizodach właśnie z giardią, bardzo możliwe, że te witaminy gdzieś tam jednak występują w niedoborze. Może to powodować problemy z wchłanianiem w jelitach. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli są problemy z wchłanianiem w jelitach, no to mamy również źle odżywiony organizm. Dodatkowo niedobory tych witamin mogą również świadczyć o zaburzeniach mikrobioty jelitowej. I tutaj akurat nic dziwnego, w związku z tym, jak to leczenie wyglądało, ta mikrobiota jelitowa również mogła, a nawet na pewno ucierpiała dość porządnie. W związku z tym taką dość istotną sprawą było zalecenie dodatkowej suplementacji, która miała pomóc wesprzeć tę odbudowę jelit zarówno po tym leczeniu, jak i po tej giardii, która też zostawia blizny na błonie śluzowej jelit i dodatkowo też wspierającą mikrobiotę jelitową, więc oprócz takich standardowych suplementów, które zalecam, były również odpowiednio dobrane probiotyki. Tutaj suplementów wymieniać nie będę, z tego względu, że tutaj dobierane są po prostu indywidualnie, jeśli chodzi o psiaka. I tak jak wspominałam, niedobór tych czterech pierwiastków mógł być związany z tymi, że te problemy z sierścią występowały, natomiast nie zalecam od razu suplementacji całej tej czwórki, z tego względu, że ważniejsza była odbudowa jelit, pozbycie się nadmiaru metali ciężkich, odbudowa jelit, odbudowa mikrobioty jelitowej. Bo w momencie, kiedy to wszystko zacznie nam pracować tak jak trzeba, tak naprawdę i sierść powinna wrócić do normy i te pierwiastki również powinny być lepiej wchłaniane z przewodu pokarmowego, z tej karmy, którą ten psiak otrzymywał. I tutaj jeśli chodzi o tego pieska, to w zasadzie najważniejsze rzeczy. I tak, kolejny przypadek, również ciekawy. Tutaj mamy pieska 7-letniego. Miejsce zamieszkania to domek na wsi blisko ruchliwej ulicy, więc tu też się zapala lampka, że gdzieś tam możliwe zanieczyszczenia są w najbliższej okolicy. Obserwowane problemy przez opiekunkę, które zostały mi zgłoszone, to matowania i nadmiernie wypadająca sierść, do tego uporczywy świąt oraz kulawizny. Sposób żywienia pieska to było żywienie domowe gotowane z suplementami. Natomiast w tym żywieniu były pewne problemy, które omówię za chwilkę. Najpierw tylko tutaj przedstawię, jak wyglądały wyniki. Jak widać, niedobory w większości makroelementach występowały, a także przy mikroelementach również. Więc tutaj ewidentnie coś było na rzeczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę te objawy, które opiekunka mi zgłosiła. W przypadku metali ciężkich dość duży tutaj był nadmiar arsenu, niklu, ołów, powiedzmy, że w miarę blisko górnej granicy, ale jeszcze się utrzymywał. I tak, jeśli chodzi o to, na co tutaj została zwrócona uwaga, to przede wszystkim niedobór wapnia,
który w tym wypadku był potwierdzony również brakiem suplementacji w diecie domowej. Bo tak, to jest też istotna sprawa, że to, że mamy niedobór wapnia tutaj w tych wynikach, nie zawsze świadczy o tym, że trzeba ten wapń zacząć dosypywać. Zacząć dosypywać do miseczki, bo jeżeli piesek jest na karmie komercyjnej, to możemy tutaj przesadzić i przedawkować ten pierwiastek. Natomiast tu w wywiadzie dowiedziałam się, że pies jest żywiony tym żywieniem domowym, gdzie nie było żadnego suplementu wapnia, w związku z tym, czyli takiego obowiązkowego suplementu w tym żywieniu domowym, w związku z tym została zalecona odpowiednia suplementacja do włączenia. I tak, wapnia nie było, natomiast suplementy były z innymi składnikami w nadmiarze. Także tutaj mieliśmy taki problem, że to zbilansowanie tej dawki pokarmowej było niezbyt dobrze zrobione, bo niektóre rzeczy, które powinny być suplementowane, nie były suplementowane wcale, a inne rzeczy były suplementowane przez kilka różnych tutaj preparatów. I tak na przykład mieliśmy w związku z wywiadem, wywnioskowałam, że mamy nadmiar witamin A i witaminy D, z tego względu, że piesek dostawał zarówno tran, który jest bogaty w te witaminy, wątróbkę, a także dodatkowy suplement z samą witaminą A. Także tak naprawdę witamina A przychodziła tutaj w trzech różnych postaciach. I nie było to w żaden sposób kontrolowane, czyli nie było sprawdzone, ile z którego jest dostarczane, tylko każdego było, że tak powiem, na oko. Więc tutaj już pojawił się problem i na to została zwrócona uwaga w trakcie tej konsultacji. Jeśli chodzi o nadmiar tych witamin, jest on dość niebezpieczny. Może akurat w tym wypadku mógł być związany ze złą kondycją sierści i kulawizną, natomiast tych efektów ubocznych, że tak powiem, nadmiaru tych dwóch witamin jest dużo, dużo więcej. Akurat tylko te dwie tutaj zwróciły uwagę naszej opiekunki. Dodatkowo niedobór cynku również mógł być przyczyną problemów z sierścią. Na to została zwrócona uwaga. I nadmiar arsenu. Jeśli chodzi o arsen, to jest to ten pierwiastek toksyczny, który akurat w dość dużej ilości może występować w ryżu. A ten piesek, to żywienie domowe było takie, powiedzmy, standardowe, że tego ryżu było dość sporo i był nim żywiony przez długi, długi czas. Bo tutaj z tego, co pamiętam, to był piesek 7-letni. Więc praktycznie całe życie, większa część jego posiłku to był ten ryż, więc jeśli chodzi o zalecenia, które pojawiły się po tej konsultacji, to przede wszystkim ten ryż został odstawiony. Zastąpiliśmy go warzywami, które również źródłem węglowodanów mogą być. Dodatkowo wprowadziłam pewne modyfikacje, jeśli chodzi o mięso i wykorzystywane podroby, tak by ten cynk w taki naturalny sposób również móc uzupełnić i by te wszystkie makro i mikroelementy mogły stopniowo wracać do normy, żeby ta dieta była troszeczkę bardziej urozmaicona. Dodatkowo rozpisałam też wszystkie podstawowe suplementy, które w takiej diecie domowej znaleźć się powinny. Więc tu był przypadek właśnie taki dość częsty, czyli mamy tą dietę domową, która niekoniecznie jest dobrze suplementowana, no i lepiej to wyłapać wcześniej niż później. I następnie mamy przypadek trzeci. Przypadek trzeci to była suka 6-letnia, która mieszkała w okolicach lotniska. Jej problemy, które zaobserwowała właścicielka, to były przede wszystkim wyłysienia. Dość duże były to ubytki sierści i do tego jeszcze brak apetytu. Był tutaj spory problem z dobraniem do niej karmy. To już nawet nie była kwestia wybrzydzenia, bo ona generalnie nie wyrażała chęci do jedzenia czegokolwiek. Sposób żywienia to były karmy suche,
i smaczki, i były to i karmy, i smaczki były wyłącznie rybne, tu ze względu na to, że one najchętniej, jeśli już były pobierane. Więc po prostu opiekunka żywiła tym, co pies w ogóle chce jeść. I tak, jeśli chodzi o wyniki, dużo nadmiarów, w niedoborach również różne rzeczy się tutaj podziały. Natomiast to, na co zwróciłam uwagę również, to był tutaj poziom pierwiastków toksycznych, bar, kadm, ołów, strąd. Tu trzeba się liczyć z tym, że żywiąc wyłącznie karmami rybnymi, jest jednak to ryzyko, że metale ciężkie będą się tam znajdować, bo ryby w tych naszych zanieczyszczonych wodach żyją i te metale ciężkie się w ich organizmach kumulują i potem trafiają do miseczek naszych zwierzaków. Dlatego też zazwyczaj staram się, żeby ryby nie stanowiły podstawy diety i jeśli już taka karma jest tolerowana, to żeby ona nie była jedyną, którą pies otrzymuje, żeby też inne źródła białka w tej diecie się znalazły. Tu wyjątkowo też dodałam screen z tych proporcji pierwiastków odżywczych, z tego względu, że zwróciłam uwagę, biorąc pod uwagę te objawy, które były zgłaszane, przede wszystkim na stosunek wapnia do potasu, który tutaj, jak widać, mamy zaniżony i zaraz o nim powiem w kontekście naszej konsultacji. I tak, zacznijmy sobie od tego ołowiu. Jak już o nim wspominałam, może być w związku z tymi karmami i smaczkami wyłącznie rybnymi. Oczywiście nie mówię, że to koniecznie stąd się wzięło, bo tego tak naprawdę nie możemy być w 100% pewni, tak żeby wskazać, że to na pewno jest ta karma. Trzeba by tak naprawdę takie karmy przebadać na własny koszt, żeby mieć tą 100% pewność, że akurat z nich się te metale ciężkie wzięły. Natomiast jest to jakaś wskazówka, tak? Coś, co można zmienić, można zobaczyć, czy rzeczywiście tutaj będzie jakaś zmiana. Zasugerowałam również, właśnie tak jak wspominam, zmianę karmy na taką, która tych ryb nie zawiera. Oczywiście tutaj była ode mnie lista takich karm, które można przetestować, które gdzieś tam tą smakowitością się wyróżniają całkiem dobrą, bo tutaj mieliśmy do czynienia z pieskiem, który z tym apetytem problemy miał zgłaszane, więc to też trzeba było brać pod uwagę. Dodatkowo w związku z obciążeniem metalami ciężkimi tutaj też była sugestia wsparcia detoksykacji chlorelą, w zasadzie u większości psów, u których takie problemy, gdzie tych metali ciężkich jest naprawdę dużo, zazwyczaj ta chlorella jest przeze mnie zalecana do suplementacji na pewien okres czasu jako takie wsparcie. I to, na co już przed chwilą mówiłam, że zwróciłam uwagę, to był obniżony stosunek wapnia do potasu, który w połączeniu z wyłysieniami może nam sugerować problemy z tarczycą. W związku z tym, jeśli chodzi o to, co zaleciłam, oprócz tej zmiany karmy, zaleciłam również skontrolowanie parametrów tarczycowych we krwi, których akurat ta psinka badanych nie miała od dawna, więc tutaj zaleciłam kontrolę tych parametrów tarczycowych oraz dodatkowo wykonanie USG tarczycy, żeby zobaczyć, czy na pewno tam nic niepokojącego się nie dzieje i wykluczyć to jako możliwą przyczynę tych wyłysień i tego niezbyt dobrego stanu organizmu, bo ten psiak też nie ogólnie nie czuł się zbyt dobrze, więc tutaj był troszeczkę osłabiony. Więc tak właśnie tutaj wyglądało to w kontekście tych zaleceń. Zazwyczaj właśnie, jeśli jakiś problem jest z stosunkiem wapnia do potasu w tych wynikach, zalecam takie badania, żeby się upewnić,
czy wszystko jest w porządku. Czasem się okazuje, że wszystko jest ok i niczym się nie martwimy. Albo kilka przypadków, gdzie rzeczywiście okazało się później, że ta niedoczynność tarczycy występowała i było wdrażane leczenie przez lekarza weterynarii. Także na to też jak najbardziej warto zwracać uwagę. Czasem lepiej zbadać więcej niż nie zbadać, a potem obserwować już dużo ostrzejsze objawy. I tak, kolejny przypadek. Tutaj również 3-letnia suka, miejsce zamieszkania centrum miasta. Zaobserwowane problemy to przede wszystkim matowa sierść, nadmierne linienie. Tutaj generalnie jeśli chodzi o ten objaw, matowa sierść, nadmierne linienie, to jest coś, co zazwyczaj najbardziej niepokoi opiekunów, bo jest to po prostu łatwe do zauważenia, więc tutaj bardzo często właśnie takie objawy są przedstawiane. Oprócz tego łamliwe pazury i szybsze męczenie się. Jeśli chodzi o sposób żywienia, było to surowe mięso i podroby bez suplementacji, także tutaj już jeżeli ktoś słuchał przy poprzednim, tam chyba drugim piesku, to już wiadomo, że jeżeli było mięso, podroby bez suplementacji, to takie pierwsze zalecenie na pewno będzie, żeby tą suplementację włączyć. I tutaj jak widzimy, jeśli chodzi o makro i mikroelementy, w większości niedobory, niektóre rzeczy trzymają się w miarę w normie, aczkolwiek to jeszcze nie znaczy, że wszystko jest super, bo porównanie to, tak jak już mówiłam wcześniej, nie porównujmy tego 1:1, raczej sprawdzamy, jak to się ma w kontekście objawów. I tak, jeśli chodzi o... ominęłam tutaj jedno. Jeśli chodzi o wyniki tego psiaka i co zasugerowałam, w związku z tym, że z wywiadu wynikało, iż to mięso i podroby nie są suplementowane wcale, niedobór większości makro i mikroskładników mógł być wynikiem tego, że ten pokarm po prostu był niezbilansowany, a stosowany też był od dłuższego czasu. Bo tutaj ta dieta również gdzieś tam od około 2 lat była stosowana, więc jak najbardziej mogło to już mieć odbicie tutaj w tych wynikach. W związku z tym ta słaba jakość okrywy włosowej i łamliwość pazurów mogła być związana z takim ogólnym niedożywieniem i tym, że ten pokarm był niezbilansowany. Mogła też ona być związana właśnie tutaj z niedoborem cynku i krzemu, które również wpływają na tą jakość tej sierści. W związku z tym, oprócz tego, że została zalecona odpowiednia suplementacja, ta podstawowa w diecie domowej, tutaj akurat w tej wersji surowej, więc suplementacja została odpowiednio rozpisana, zostały podane przykładowe, polecane marki, z których warto skorzystać i preparaty. Dodatkowo również zostały podane takie zalecenia, aby tą dietę urozmaicić o mięsa i podroby, które w ten cynk są bogate, bo tutaj wiadomo, jeżeli już pojawiają nam się objawy w postaci tej słabej jakości okrywy włosowej czy łamliwości pazurów, w zasadzie można cynk włączyć w postaci konkretnego suplementu z tym cynkiem. Natomiast oprócz tego mimo wszystko warto, że tak powiem, na przyszłość też taką dietę urozmaicić, aby ten cynk w późniejszym czasie był też dostarczany po prostu z pożywienia, żeby to nie było tak, że na tych tabletkach z cynkiem ten psiak będzie już do końca życia, bo spokojnie cynk w tych podróbach i mięsach można znaleźć i tak skomponować posiłki, żeby one ten pierwiastek nam dostarczały. Dodatkowo z racji tego, że psiak nie był nigdy badany, jeśli chodzi o badania krwi, plus tutaj te wyniki wyglądały jak wyglądały, psiak był żywiony dietą niedoborową, zasugerowałam wykonanie kontrolnych badań krwi, żeby też zobaczyć,
jak to w tej krwi wygląda i czy jakieś konkretne, coś konkretnego jeszcze się tam dzieje, co by mogło wymagać jakiegoś leczenia, bo wiadomo, długotrwałe żywienie psa dietą niedoborową również może przynosić, powodować jakiś rozwój schorzeń czy chorób, które mogłyby już wymagać wprowadzenia konkretnego leczenia. Także tutaj zaleciłam te kontrolne badania krwi do wykonania. I o wprowadzeniu prawidłowej suplementacji obowiązkowej też już wspominałam. Następnie mamy przypadek piąty i już ostatni. Był to 2-letni psiak, który mieszkał na przedmieściach. Jeśli chodzi o zaobserwowane problemy, to były to wysokie parametry wątrobowe, które utrzymywały się już dłuższy czas. Psiak żywiony był karmą suchą. Jeśli chodzi o wysokie parametry wątrobowe, tutaj mimo leczenia wprowadzonego przez lekarza, te parametry wciąż pozostawały w tych górnych granicach, znaczy ponad tymi górnymi granicami i był problem, żeby je zbić i przywrócić do normy. I tutaj już tylko jeden fragment badania, na który zwróciłam uwagę, bo też nie będziemy omawiać całej reszty. Najważniejszy był tutaj cynk i miedź. Jeśli chodzi o cynk, był w niedoborze. Natomiast w przypadku miedzi mieliśmy nadmiar. Jakie to ma tutaj znaczenie w kontekście naszej wątroby? A mianowicie, jeśli chodzi o nadmiar cynku i znaczy nadmiar miedzi i niedobór cynku, sprawa wygląda w ten sposób, że miedź ogranicza wchłanianie cynku. W związku z tym, jeżeli mamy jej nadmiar, dużo więcej, to ten cynk nie może się wchłaniać prawidłowo. Więc tutaj to jest taka zależność między nimi. Dodatkowo nadmiar miedzi działa toksycznie na wątrobę, więc sam w sobie mógł nam powodować, że te parametry wątrobowe mimo leczenia nie wracały nam do normy. Zaleciłam w związku z tym kontrolę poziomu miedzi i cynku we krwi oraz włączenie suplementacji cynku. Także to jest dość istotne też, jeśli chodzi o jakieś przewlekłe problemy z wątrobą, to warto ten cynk i miedź jednak w tej krwi sprawdzić, czy tam jest wszystko w porządku, czy może tutaj trzeba by podziałać. W momencie, kiedy cynk jest suplementowany, to z kolei cynk pomaga trochę ograniczyć wchłanianie miedzi z układu pokarmowego, bo to są takie dwa pierwiastki, które działają na siebie antagonistycznie, więc jeden ogranicza wchłanianie drugiego i dobrze tutaj to brać pod uwagę. I cóż jeszcze zaleciłam tutaj, a mianowicie zmianę karmy suchej, która była obecnie, na karmę mokrą lub przejście na żywienie domowe. I było to związane z tym, że w karmie suchej zazwyczaj węglowodanów jest więcej, w momencie, kiedy mamy tą wątrobę dość porządnie, że tak powiem, uszkodzoną i osłabioną, raczej staramy się węglowodany ograniczyć, żeby to obciążenie wątroby było mniejsze. W karmach mokrych z natury po prostu węglowodanów jest mniej, bo tam przeważa jednak białko i tłuszcz, który też trzeba trzymać na odpowiednim poziomie, ale to jest wszystko tak naprawdę do dogrania, jeśli o to chodzi, wybranie takiej odpowiedniej karmy lub przejście na żywienie domowe, tutaj już dużo łatwiej nam panować nad tymi parametrami, jakimi jest tłuszcz czy białko. I tak, dodatkowo zalecenie suplementacji wspierającej regenerację wątroby, tutaj też odpowiednie suplementy zostały przeze mnie zalecone. Oczywiście najpierw skonsultowałam się z opiekunem na temat tego, jakie już suplementy były, żeby też tutaj nie dublować tego, co przepisał lekarz, tylko żeby nam się to tutaj ładnie wszystko zgrało. I tak, to już był ostatni psiak, więc teraz przechodzimy sobie do tego, kiedy warto wykonać badanie.
To częściowo też wynikało z tego, o czym mówiłam, czyli badanie takie można wykonać profilaktycznie, tak po prostu, żeby skontrolować, jak wygląda to, można też z ciekawości, niektórzy wykonują, żeby zobaczyć, co tam w tej sierści można znaleźć i na konsultacji też po prostu przedyskutować pewne sprawy. Jako wsparcie diagnostyki, tutaj jako przykład między innymi właśnie ten piesek z chorą tarczycą, czy ten ostatni, o którym wspominałam w kontekście choroby wątroby, więc tutaj jako wsparcie diagnostyki jak najbardziej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Przed lub po wprowadzeniu zmian w żywieniu, tu jak najbardziej też warto takie badania wykonywać, żeby zobaczyć, jak takie zmiany wpłynęły lub jakie zmiany wprowadzić. Jeżeli wykonamy przed zmianą w żywieniu, to można też się przy okazji z dietetykiem skonsultować i dowiedzieć, czy takie zmiany, które planujemy, są w porządku, czy coś tutaj, czy coś powinno być zrobione inaczej. W celu skontrolowania dotychczasowej suplementacji, no tutaj przy żywieniu domowym szczególnie, bo tu rzeczywiście te problemy bywają. I aby sprawdzić poziom metali ciężkich w organizmie, no bo tutaj jeśli chodzi o badanie z sierści, to jest taki najciekawszy element, te metale ciężkie, z tego względu, że z krwi raczej się ich nie bada, więc tutaj też można jak najbardziej z tej strony sobie to wszystko sprawdzić. Dobra, i teraz myślę, że przejdziemy sobie do pytań. Dobra. Więc tak, czy jest konkretne miejsce na ciele psa, z którego najlepiej pobrać próbkę sierści? Jeśli chodzi o to dokładnie, z których miejsc, to na pewno jest to opisane w instrukcji, którą otrzymają Państwo razem z badaniem. Natomiast przede wszystkim najlepiej jest, żeby to było pobrane z kilku miejsc, czyli nie tylko z jednego, żeby to było bardziej, żeby ta próbka sierści była bardziej reprezentatywna. Z tego co kojarzę, pobierane jest gdzieś z okolicy łopatki na przykład, więc tutaj też na stronie naszej PetsDiag można poczytać o tym badaniu i tam jest rysunek pieska i na nim jest zaznaczone, z których konkretnie miejsc warto takie próbki pobrać, więc tam można sobie również na tą naszą stronę wejść i zerknąć. Jeśli nie, to na pewno będzie to dokładnie opisane w instrukcji razem z badaniem. Tam jest wszystko zaznaczone. Tam jest nawet, z tego co kojarzę, jest tam, można tam nasypać sierść. Jest taka mini waga, powiedzmy, która nam pokazuje, ile tej sierści jeszcze trzeba wyciąć, żeby ta próbka była odpowiedniej wielkości. Jak zawartość mikro, makroelementów można odnieść do wyników odczytanych z próbki krwi? W sierści będzie ich mniej. To tutaj w zasadzie mówiłam już na początku tego webinaru, że na pewno nie analizujemy tego jeden do jednego, bo może się okazać, że w sierści mamy jakieś niedobory czy nadmiary, a we krwi wszystko jest ok, lub na odwrót, więc raczej tego w ten sposób nie odnosimy. Badanie sierści odnosimy stricte do objawów, czyli analizujemy te problemy, które są zgłaszane przez opiekuna pod kątem tego, co mamy w wyniku, więc w ten sposób taka analiza tutaj wygląda. I również jeśli chodzi o badanie krwi, wiadomo, są pomocne, też sobie możemy je analizować, czyli wtedy sprawdzamy sobie i te objawy, i jak to wygląda w sierści i we krwi, i na tej podstawie, jak się to razem złączy, to wtedy decydujemy, czy jakieś zmiany w żywieniu warto by wykonać. Po jakim czasie są zalecane ponowne badania? Nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, z tego względu, że około 2-3 miesiące taka sierść będzie nam odrastać, tak żeby wróciła nam do tej odpowiedniej długości. To jest pierwsza sprawa i przez te 2-3 miesiące
będą się w niej gromadzić te wszystkie makro, mikroelementy czy pierwiastki toksyczne, więc musimy dać czas, żeby się to tam nagromadziło. Plus, jeżeli wykonamy jakieś zmiany w żywieniu, to też organizm potrzebuje tych 2-3 miesięcy na to, żeby te zmiany mogły wpłynąć na to, jak wygląda wysycenie tymi pierwiastkami. I dalej, jakie badania tarczycowe najlepiej zrobić u psa? To tutaj, tak jak już wspominałam, USG tarczycy jak najbardziej wskazane, rzadko wykonywane, ale można zawsze lekarza poprosić, żeby jednak tą tarczycę również na USG sprawdzić. Dodatkowo, jeśli chodzi o inne badania tarczycowe, to są te standardowe parametry, o które prosimy lekarza. Generalnie, jeżeli pójdziemy do lekarza weterynarii, poprosimy o zbadanie parametrów tarczycowych u psiaka, to też tam będą te wszystkie czynniki, hormony sprawdzane, więc tutaj też jakby zdajemy się troszeczkę na lekarza, oni jednak w tych badaniach siedzą i to jest ich zawód, więc wystarczy też lekarza przy okazji wizyty zapytać, co sprawdzić, jeżeli podejrzewamy problemy z tarczycą i oni tam nam wszystko powinni przedstawić. Czy takie badanie może być zrobione również dla kota? Jak najbardziej. Mamy też badania wykonywane dla kociaków. Dla kotów tym bardziej jest to dużo mniej stresująca sytuacja, bo wiemy, że no, kotki nie lubią pobierania krwi na pewno. Przynajmniej te, które znam, więc tutaj też to będzie mniejszy stres. Jak najbardziej wykonać można. U nas na stronie w sklepie można też wykupić badanie sierści kociaka i później takie badanie skonsultować z naszym dietetykiem. Czy dla psa seniora warto zrobić jakieś dodatkowe badania poza tymi podstawowymi? Rozumiem, że tutaj już mówimy o badaniach krwi. Generalnie jeśli chodzi o pieski, o seniorów naszych, to tutaj są takie standardowe, są takie pakiety, profil geriatryczny się nazywa, gdzie rzeczywiście jest i morfologia, i biochemia, gdzie sprawdzają nam nerki, wątrobę, trzustkę. Tutaj wiadomo, też sprawdzamy tarczycę u takiego psiaka standardowo i to z krwi w zasadzie są takie rzeczy najważniejsze. Oprócz tego warto jest wykonywać badanie USG. Tutaj badanie USG jamy brzusznej, czy właśnie tej wspomnianej wcześniej tarczycy. Echo serca też jak najbardziej u seniora warto wykonać. Badanie moczu, badanie kału to już są takie w zasadzie podstawowe. Także tutaj, to jeśli o to chodzi, to w zasadzie z badań to są takie najważniejsze sprawy. Generalnie u seniorów, oprócz tego, że sprawdzamy te podstawowe parametry, to u seniorów przeważnie zwraca się uwagę przede wszystkim na nerki i serce. To są takie dość istotne sprawy. No i te wszystkie parametry sprawdzające ten układ pokarmowy, czyli czy tam wszystko ładnie nam działa. No i oczywiście stawy, więc tutaj już warto z lekarzem przedyskutować, czy jakieś prześwietlenia stawów trzeba będzie wykonać, czy nie. Jeśli tak, to jak często? I tak, czy można prosić o adres strony? Teraz tak, żebym się nie pomyliła, to sobie tylko sprawdzę. Natomiast z tego, co pamiętam, to jest to petsdiag.com albo .pl, ale wydaje mi się, że .pl, więc momencik. Ok, petsdiag.pl, więc tak to będzie można znaleźć chyba, jeżeli nic nie pomyliłam.
A nie, jednak pychopka. Przepraszam Państwa, a coś mi się tutaj źle otwarło, więc tak, pezdziak.com będzie. Dobrze. Już sobie tutaj zerkam, czy jeszcze jakieś. Dobra, jest już na czacie, jest już podany adres. I tam na tej stronie jest zakładka o EHAA, gdzie można poczytać o tym badaniu. Jest zakładka, jak to działa, gdzie można poczytać konkretnie o badaniu dla psa, dla kota. I są tam też przykładowe wyniki, więc jest już taki raport przykładowy dla psiaka czy dla kota, który można sobie otworzyć, pobrać i poczytać, jak to wygląda. No i jest oczywiście też sklep, w którym można to badanie zakupić. I tak, z tego co widzę, już więcej pytań na ten moment nie ma. Dobrze, więc tak, jeśli pytań nie ma, to myślę, że na dzisiaj możemy kończyć. Gdyby się jeszcze jakieś pytania pojawiły, tam na naszej stronie też jest adres mailowy i też w razie czego można dopytać się o więcej informacji. I tak, z tego co widzę, to dla wszystkich naszych tutaj widzów mamy przygotowaną zniżkę 50%. Kod jest podany, hashtag love, więc z takim kodem wpisanym tam prawdopodobnie gdzieś w sklepie w trakcie kupowania jest ta zniżka na nasze badanie dla psiaka, więc można z tego jak najbardziej skorzystać. Można sobie tutaj zrobić screeny, pozapisywać i przy najbliższej okazji taki kod można wykorzystać. No i tak, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Cieszę się, że wykład się, czy zniżka może być dla kilka zwierzaków, czy dla jednego, to już jest pytanie dla naszych tutaj, że tak powiem, technicznych, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to z tym kodem, czy jest wielorazowy, czy nie. Ewentualnie tam na naszej stronie jest ten mail, że tak powiem, firmowy, na który można takie zapytanie wysłać, powiedzieć, że się było na tym webinarze i dopytać się, czy taka zniżka zadziała dla kilku zwierzaków, bo tutaj też wiem, że czasem się ma tych zwierzaków więcej w domu, no i fajnie byłoby skorzystać dla każdego. Dobra, więc tak, kończmy na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i miłego wieczoru wszystkim życzymy.